Siemano, 100 gramus, a to jest kolejny odcinek z Trouwa i dzisiaj gram razem z Xenomorfikiem, siema. No i ja sobie kupiłem Lunar Lancera, taką klasę, no i będę sobie na tym odcinku expić, zapraszam. Jeśli ktoś by chciał poznać skillet, to tak, pasywa, że co jakiś czas się zamienia w wilka podczas walki. Prawy przycisk myszy to taka dzida i za drugim razem przyciąga się do niej. Jedynka to, że wali się dwa razy dzidą i to zadaje duży damage i ogłusza. A ult to... Ult polega na tym, że spada taki ogromny miecz i zadaje obrażenia wokół siebie. No. Chodź teraz tutaj, do tego woskowego. Okej. Idę już. Jestem. Dobra, idziemy atakować z pszczoły. Za chwilę mi się pasywa powinna odpalić. Xen ma Tomb Raisera. Jakieś Tomb Raisera, coś takiego? Mhm. Chodź na kolejny ten, zanim mi się pasywa włączy. Dungeon. Nie, to chyba podczas walki się ładuje, tak. Właśnie. Chodź, nie bij się z tym. A nie tam nie jest, a dobrze. Chyba coś się jakaś pełnia księżyca. Tutaj jest jakiś Slay the White King. Okej. Okej, to idę. Okej, okay, tu jest jakieś wejście. Nie, to źle. Już mam pół HP chyba stracone przez te. Nie. Chodź ten, tylko źle tam, źle skręcić. Bo nie możesz skręcić w bok, musisz tu iść. Aha. Okej. Nie było tylko tam. No właśnie. No, jest jakiś pajączek, tutaj skok. No ten skok to taki se zrobiony. Dobra. Dobra. Nie. O, mam wilka, to jest ten duży wilk. Się właśnie w niego zamieniłem. I na tym polega pasywa tego. Tego Lunar Lancera, tutaj się przyciągnę dzidą. Weź może jak tam wejść. Chodź na jakiś większy dungeon, pójdziemy. Ale ja już mam wejście, chodź. Okej, okay. Zaczekaj na mnie, nie? A ja jestem już. Czekaj, dobra, już też jestem. Dobra, nie bij, zaczekaj. Gdzie jest jakiś boss? Okej, tu jest ten boss, tak, tu jest ten. To ja używam ulta. Ej, tylko chodź, żeby ten boss do ulta mojego przyszedł, no. Twoje robaki. Okej. Twoje robaki. Tu już masz skrzydła? Masz już skrzydła? Które masz master rank? 128. Master rank, a nie power rank. Aha. Level 4. A, na 5. Za darmo? To ma mastery, jak się nabija? Tam za takie rzeczy, typu na przykład... Co? Za co? Nie słyszę cię, Skype przerywa. Kolektor? Aha. Dobrze. To robimy już bossa kolejnego w dungeonie.
to jest ten boss? Aha. Dobra, ultuję. Mój ult dużo bije. Jak się przy nim stoi. Gdzie skrzyneczka? Aha, tu. No, spadłem naprawdę. Okej, okay, działka. Czekaj tylko za... ten piecyk niebieski. Piecyk. Dobra, jestem na działce. Tutaj ten piecyk. Nie wiem co to jest, ten piecyk chyba. Mhm. No i tam kliknij kolektor. Kolektorskap? Collect all, a nie kolektorskap. Aha, collect all. Dobra, mam Mastery 5. Mastery 6. Ale masz dziurę w dachu. To co zrobić, jak się ma Mastery 5, żeby to skrzydło dostać? L kliknij i tam odbierz skrzydło. I one już działają, tak? No, przeczytaj. Jak skaczesz, to przetrzymaj spację i wtedy. Aha, spoko. Bez W trzymaj. No wiem. Okej, to wytestujemy sobie skrzydła. Spacja. No, takie spoko nawet te skrzydła. Na wyższych opcjach masteriach lepsze. No dobra, to robimy, myślę, kolejnego dungeona. Nie, tam jest lepiej, nie chcę mi się łazić już. Ile masz po ranku już, bo nie chcę mi się... 130. Sobie nie. Dobra, czekaj, w ogóle to se... No ja jestem już. Gdzie jesteś? Okej. To niektóre przejścia do dungeonów są ukryte mocno. To jest już boss? Dobra, teraz gdzie idziemy? Ja już jestem prawie. Jesteś. Prawie. Dobra, jest. Dobra, jest jeszcze jakiś sposób, żeby szybciej ten power rank mieć lepszy? No, upgrade'ować itemy, dobra, itemy mieć. Aha, dobra. Dobra, ja... Nie. Czekaj, gdzie jest działeczka? Bo ja chcę sobie działeczkę zrobić. Ja chcę też do swojej pójść, nie? Dobra, idziemy potem na dużą? To wyłącz swoją działeczkę, nie? Dobra, to skraftuj mi różne rzeczy. Co? A masz... Czy podejdź do tego forge, ale do tego pośrodku tu. I tam ulepsz sobie item. Aha, moje itemy, tak? Ja. Coś nie mogę. Musisz prawym na to kliknąć. Aha, okej. Maximum health.
Nie, tego nie chcę. Tego też nie chcę, tego też. A może to chcę? Weź się to weź. Nie, tego też nie. Jak już mam po rank 143, to jeszcze mi brakuje 7. Zapaj się. Ale gdzie? Do mnie. Ale ja chcę jeszcze power rank wyższy. No to teraz... No dobra, sam to zrobię. I piszcie też w komentarzach, co tam chcecie z odcinków. Czy, a jak chcecie poradniki, to do czego? Jakieś postaci, czy no, do innych rzeczy i takie tam. A pierścień mi też zrobisz? No właśnie, ja muszę znaleźć Grim Elder Flame. One są na wyższych. Czy to jest ten duży dungeon, czy zwykły? Duży. O, to spoko, lubię duże. No nie. Spadłem. Zapnę się? No, zapnę się. Czy już koniec? Nie, no. Jeszcze mam to zrobię. Ale nie, jeszcze są inne rzeczy chyba. Nie wiem, gdzie oni są. Nie, przyciągnij się, Dzida. No dobra. Tam jest jedna. No. Tak, no Dzido! Jest! Dzida mnie uratowała! Dobra, teraz Dzida tutaj. Dzido, nie! No dobra. Daj mi pierścionek. No, nie rozumiesz, że na innych tych jest dopiero materiał do pierścieni. To ty nie masz jeszcze materiał do pierścieni? Nie, znaczy nie mam materiału do skraftowania. Jeszcze jest Slay the Frozen Soul Stealer. Aha, do... To jest ten... złodziej dusz. To nie są. Tam jest wejście. O, znowu... Ty, ale ta Dzida mnie daleko... Ej, tam jest coś chyba. O, jest, jest jeden. Tak, jest. Gdzie on jest? Czy to olewamy i idziemy sobie? No, olewamy. No, myślę, że olewamy. To teraz na jaki dungeonik idziemy? Ty, tam jest coś. No mam tutaj, potępaj się. I ty się, joinij się. To nie jest dungeon, mówię ci. Jest dungeon. Jezus, mów co chcesz, ale to nie jest. No to, nie, to jest dungeon, bo mi pisze, że jest dungeon. To, mi pisze, że to jest dungeon. Dobra, może to nie jest dungeon, ale, nie, to jest dungeon. Czy to jest chyba dungeon parkour? Dobra, nieważne, joinuję się. Chodzi w tym o to, że przychodzisz tam z trzema ludźmi, że to się fajnie, i tam etwa dostajesz się na samym. Aha, okej. Okay. To taki dungeon. Tepam się, tepam się, tepam się, tepam się. Jestem. No, jest jakiś bossik. Dobra, skaczę. Kurde, jak ja nie lubię niektórych tych. Wejść do dungeona. Przyciągnę się, spacja. I skrzydełka. Możemy pofarmić ten materiał, jak chcesz. No to dawaj. Poczekaj.
Ale ja już jestem. Gdzie? No tu, bo ja się dzidami przeciągam. No i spadłem przez te dzidy. Chodź tu. Ile masz już tego poranka? 143. Kiedyś było tak, że za level mogło się te areny. To było lepsze. Dobra, ja bossa robię. Ale z kolei ten level mogło się w nieskończoność nabijać. A nie, to nie jest boss. Ranka, to wiesz. Ale chodź, tu już farmuję ten materiał. Czekaj, fajnie by było. Aż chodź, może pozbieramy coś w kopalni. No ja idę właśnie do kopalni, ale w kopalni nie zimowej, bo tam nie ma tego materiału. To jest sobie z tym materiału. Jest primordial na jedno. To ty idź do tej kopalni. A ja już się do ciebie joinuję. Ej, tu jest. To jesteś? Jestem. Dobra, przeniosło mnie. Oto jest kopalnia w Trowie, tak ona właśnie wygląda. Dobrze, tab. Szkoda, że latarki nie mam. Czyli nie to, że słabo widzę, ale. Jest to nie, tu jest słaba jest. Okej. Okay. Czekaj, tu jest ten. Nie ma w ogóle tych shape scopes, znaczy tego niebieskiego materiału. Na zimowych chyba jest. Nie, ale na zimowym jest ten taki czarny. Joinuje się. Ej, może zrobimy sobie ten duży dungeon? Nie chcę, mi się tam za dużo się latać. Ty możesz, ale tam dla mnie to za łatwo. O, mam już ten niebieski. Okej. Dobra, już za chwilę się joinuję. Ej, ale możemy, zaraz ja sprawdzę, czy możesz iść już na ten. Dobra, przypadkowo ulta dałem. No halo, co? Ja im sprawdzę, czy możesz się już tam. Okej, ja mam 143. Ja zabiję te pszczoły. Wilkiem jestem. Głupia, głupia broń. To tak. Ja się do ciebie tepam. Tak? Jeszcze nie trzeba, jeszcze chwilka. Jeszcze chwilkę. Minutka, dwie i możesz. Co ty teraz robisz? Sprawdzam, ile potrzebujesz. Nie, musisz 160 power rank. Na trzeci portal? Aha. To sporo wymagają. Jak na taki trzeci portal. No, Lunar Lancer nie jest taki zły. Nie jest zły, ale... Okej, Slay the... Drakolich, okej? Tak, jestem wilkiem. O, dropnęło mi nareszcie coś fajnego. Co to było, co to było, co to było? To było... O, to. Możesz sobie szybciej poexpić, który ty masz level? Prawie już siódmy. A ile masz power ranka? 144.
Dobra, ja myślę, że ja coś sobie zrobię w tym moim domeczku. Dobra, jednak nic nie mogę. Masz jakąś jaskinię czy coś? Co nie, masz? Ale ja sam na innym świecie idę. Szukać pierścieni dla ciebie. Okej. To ja sobie jeszcze zrobię jednego dungeona. Koniczek taki wolny, początkowy. Szybsze już ode mnie moby są. Ja sobie porządam to błoto na tu owce. Aha. Okej. Okay. Spoko. Tu jest wejście. Jaki za mnie głupek. Dobra, robimy dungeona. To jest boss? Nie, to nie jest boss. Jest nasz boss. Wilczek! A już mam 159 power ranka, nie? To upgrade'uj jeden i to. Upgrade'uj, ale ja nie mam tego. Tego do ulepszania. To zepnij się do mnie i klejmnij. No piecyk. Ty masz piecyk, bo widziałem. Nie mam? Przecież ja upgrade'owałem u ciebie bronię. Czy to było u obcego? No, po prostu się do mnie tepnij. Ale powiedz po co, my tu expię. No tepnij się. No na odcinku mi chyba nie odmówisz. Weź się tepnij, co? Ale po co? No, żeby mógł bronią ulepszyć. Ha! O co ci chodzi? Dobra. A spróbuj się do mnie joinąć. Próbowałem. Ej, lecę do ciebie. No. Przylecę. Dobra, masz wróżko i... Naprawdę, ten miecz mi tam spadł w dwa klocki przepaści. Mój ult mi spadł w dwa klocki przepaści, uwierzysz mi? Ja nie mogę. No dobra, joinuj się. Muszę 9 sekund, żeby coś to ja czekam 9 sekund na ciebie. A ty się dobrze. Jakąś wróżkę zabiję. Ale już jestem przy tym. Jesteś do mnie za daleko, ale ja już jestem. Joinuj się do mnie, bo ja muszę czekać. No dobra, joinujesz. Dobra, piecyk, ulepszę sobie... to. No, 164. Czyli tak, już mogę wejść na kolejny portal. No i ten kolejny portal, trzeci, wydestujemy sobie w następnym odcinku. Pamiętajcie, jeśli film wam się spodobał, zostawcie łapeczkę w górę. Tymczasem jeszcze z wami żegnam. Cześć, pa. Pożegnaj się, Ksen. No, pa. Pa, pa.